Siema, siema! Jedziemy na nowej kamerce. Ha, kurde, ale się cieszę. Taka fajna, malutka, że prawie jej nie widać. Jakby tak porównać GoPro 11 tam z tym media modem, z tym całym odbiornikiem do mikrofonu, to ta jest za dwa razy mniejsza. Co to jeszcze? Mi światło jakieś wpieprzy. Mam tą kartę 256 i to mi pokazuje, że jestem w stanie na nią nagrać 7 godzin materiału, gdzie GoPro nagrywało tylko 4 godziny. Czyli jakość może być trochę gorsza, ale za to nadrobimy o zmierzchu. Poustawiałem wszystko na auto, 10 bitów, 4K 60 klatek, no i szeroki kąt, najszerszy, ultra szeroki. Ciekawy jestem dźwięku, no bo połączyłem ten mikrofonik DJI-a bezprzewodowo po Bluetoothu z kamerą. Mam 3 baterie, no bo wziąłem ten zestaw Adventure Combo. Z tą ładowareczką, także powerbanka zawsze pod ładowarkę można podpiąć i baterie się w plecaku będą ładować. Ale na jednej baterii podobno 4 godziny będzie nagrywać. Niby, nie? A to więc ja tam, jakbym nagrywała mi 2 godziny, to i tak będę zadowolony, nie? Ramen Peaple. To tu u góry. 3 baterie, 6 godzin. W międzyczasie, zanim te 2 zużyję do zaczycia się na nowo naładuję, to można 10 godzin nagrywać. To karty mi braknie. Dobra, 2 zamówienia mamy. Z tego ramenu tutaj. Nie no, spoko. Dobry jest. Ale najważniejsze, że mi się te kable nie plątają tu wszędzie. Dobry. CC i 8.1. Dobrze, dziękuję. Tak, nie, pakujesz do worka i układasz mi worek. Pika. A kamera w dół skierowana. Ktoś na motorze jeździ z czapką Pikachu na głowie. Na kasku w sumie to chyba przymocowane to ma. Trochę mnie poepało, ale ja mam w planach jeszcze wziąć tą kamerkę do lasu, pojechać na zwykłym rowerze, zobaczyć, jak to sobie będzie w lesie radzić, jak ten obrazek będzie wyglądał. Tylko że jest 13. Zanim bym się zebrał, znaczy ogarnął tu temat deliverki, pojechał do lasu, to będzie 17, jak ja będę w lesie. No już słońce będzie nisko i trochę pytuwo. To najlepiej jakby to słońce z góry padało. No i po tym wszystkim chciałbym jechać jeszcze raz. Wieczorem, jak się ściemni, coś porozwozić. Żeby sprawdzić, jak ona sobie radzi w gorszych warunkach oświetleniowych. W mieście, nie?
piąteczek, piątunio, godzina 13, a kurierów jakby, nie wiem, weekend, niedziela było. No, moje Eldorado się już skończy we wtorek. Wracamy do rzeczywistości. To nie wiem, jak ja wstanę o 5, jak ja teraz wstaję o 8, nieraz przed 9 i wstaję niewyspany. To o 5 to ja będę nieprzytomny. Chyba tak, bo tu się rusza ten paseczek od mikrofonu. No chyba działa. Nie chciałbym przyjechać do domu, żeby się okazało, że audio nie ma. Ale plus tego mikrofonu jest taki, że on tam swoją jakąś pamięć ma. Jeszcze byłoby do odratowania. Ściągnąłbym z niego, a jeszcze chyba ustawiłem sobie opcję, takie zabezpieczenie, że zawsze kopię dźwięku, nagrywa jeszcze kamera. Czyli mam dwa zabezpieczenia. Ale dziewczyn jeździ, no. W sensie na kurierce, nie? Trzeba się... Proszę bardzo. Trzeba się wykupić u Ubera, bo... Wczoraj taką gafę strzeliłem, że głowa mała. Tak jak teraz, wziąłem dwa zamówienia. Nie wiem, czy to kwestia już zmęczenia, czy... tego, że łaziłem jak debil po piętrach i szukałem mieszkania babeczki, bo zapomniała oczywiście podać w opisie, które piętro. I latałem po każdym piętrze, trafiłem dopiero chyba za czwartym razem. No to wydałem jej złe zamówienie. No i pojechałem z tym drugim. No nic nie powiedziała. Pojechałem z tym drugim, a ta druga mi mówi, że to chyba nie jest jej zamówienie. No to myślę, no to świetnie. No i ona tego nie chce. No to wziąłem, to napisałem na support. Co mam zrobić, no bo tam to już zawiozłem, tego klient nie chce, to powiedzieli mi, żebym to anulował. Szukałem jakiejś opcji anulowania na Uberze zamówienia, ale jakoś nie znalazłem. A też miałem zaakceptowane już z Wolta, z Huty, z Czyżyn. Więc też nie chciałem jakoś tracić dziesiątki minut na szukanie tego i potwierdziłem dostawę. Żarełko zostało dla mnie, zapłatę za dostawę dostałem. No ale podejrzewam, że będą dzwonić. Ja pierdzielę ludzi. Dziękuję. Dzięki. Ósme piętro. A blok ma 8 pięter, nie? Jak zwykle, na samą górę. Volt dzwoni. Ale ja mam dwa Zubera na sobie, to na razie odpuścimy. Gdzie tu są jakieś wejścia? O, tamtej pewnie, nie? Dzięki, do widzenia. Chociaż w dzisiejszym przypadku to nie byłby taki wielki problem. Kurde, pana w dół. W dzisiejszym przypadku nie byłby taki problem, bo wiozłem dwa rameny. Klienci mieliby tylko różne smaki. No a wczoraj pomyliłem ramen.
z Chińczykiem. No, jest delikatna różnica. Podejrzewam, że w cenie też. Zielińska 11. Kurde. Nie no, ta kamerka siedzi jak przyklejona. To też wpłynie na stabilizację obrazka wieczorem, bo tamta się huśtała jednak na tych gumkach, bo z tym diamodem to ona była ciężka. A ta siedzi jak przyklejona do klaty. Znowu Wolt dzwoni. Ale mam 2,5 km. To jeszcze nie. Jakby było kilometr, to bym wziął. No, z zewnątrz to nawet kamera nie jest ciepła. A nagrywam już pół godziny. A faktycznie nie będzie się tak przegrzewać. Macias mi napisał, że to jest strzał w kolano z tą kamerą. To jest stary strzał w dziesiątkę, a nie w kolano. Ciekawe, ile dzisiaj szprych urwiemy. Centrowałem dzisiaj. A raczej próbowałem centrować. Z każdym kolejnym dokręceniem nypelka to koło jeszcze bardziej biło. Ale joko toko je wyprowadziłem. Nie no, chcę dojeździć do końca urlopu jeszcze na tym i będziemy się udawać do serwisu. To fajnie jeździć z myślą, nie martwić się, że coś się nie nagrywa, coś się rozłączy, coś się przegrzeje, coś się błąd wyskoczy. Pojedziemy tędy, może coś stąd wrzuci, jakiś maczek czy coś. O, już mamy kolegę chętnego do lasu. O 16. Najwyżej troszkę krócej pojeździmy z żarełkiem. Ale te aplikacje walą w... Jechałem z Uberem, to Wolt dwa razy mi dzwonił. A teraz ani jeden, ani drugi. Jest Uber. Pewnie z rynku. Subway. Chuj. Zrobię raz. Tylko dlatego, że nie wiem, jak anulować odbiór w Uberze. Chociaż w tej galerii jakieś przejście jest, a nie na rozrzucone jak na Zakopiance albo w Kazimierzu. ED. Potwierdzone. ED. Dzięki. Czerwonego prądnika 2C. 2,5 km. Teraz będzie dzwonił Wolt. No nie, no to są jakieś żywne jaja. Jak temperatura kamery? No, delikatnie ciepła. No coś w tym jest chyba, że się tak grzać nie będzie. W sumie jakiegoś upału nie ma, bo 22 stopnie. No ale przy 24 GoPro
mi się przegrzewało. No, to ci kur... se pomógł. Dzień dobry. Dzięki. Do widzenia. To jedziemy tu teraz. Taka malutka, niewidoczna ta kamera. Przynajmniej tak mi się wydawało, a bardziej się patrzę jak na tamtą. Może dlatego, że nowość. Wszyscy w szoku, że ja już mam. W 12 godzin po premierze? Nie 12, 5, 4, 9... 18 godzin po premierze. Ha! No takie profity, no... z bycia youtuberem, no co ja wam będę dużo... Nie, no, głupawka mnie bierze, bo cieszę się. Co robimy, Rakowicką, czy... czy prosto? W sumie ta pawia nie taka zła, jak się tylko wejdzie i wyjdzie gdzieś tu z kraja. To, że jak albo trzeba będzie czekać, albo iść gdzieś tam dalej, na przykład na minus jeden McDonald's, 60% baterii. No nie, nie ma bata, czeka mnie jeszcze wymiana baterii w telefonie. Nie wiem, czy nie lepszą opcją było tak, mi Misiek doradzał, żeby nie używać swojego głównego telefonu do dostaw. Pokupić sobie jakiegoś z grupa startówkę. No odkąd jeżdżę, to kondycja z 92 na 8,5 mi spada. No jest volt, za 9 zł. Jakieś Expendria? Expendro Pantronu! Halo Homora! Co to kurwa jest? Rakowicka 19. I to wracamy. Empanaderia. Dobry? 553 volt? Dziękuję. Jakieś ciastko w kształcie pieroga. Ze szpinakiem, z chorizo, z kurczakiem. Rakowicka 22H. Aha, to wiem gdzie jest. I z limonej, jak to mawiają. 9 zł za przejechanie na drugą stronę ulicy. Co ma kierunkowskazy w tym kasku? Chyba tak. Dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Nie, no powiem wam, że ten dłuższy czas nagrywania to nie ściema. Nagrywam 80 minut. Żebyś tak wcisnął. Nagrywam 80 minut, a zużyłem 50% baterii. Nie wiadomo, no nie będą to 4 godziny, tak jak oni deklarują, bo musiałem pana nagrywać w 1080p. No ale 3 godziny to jest i tak genialny wynik. 9 godzin na 3 bateriach. No wiadomo, że tam od 50 w dół to już będzie szybciej spadać niż od 100 do 50, ale... nawet 2,5 godziny. To jest 2,5 godziny, a nie godzina, tak jak mi w GoPro trzymało. No, Wolcik dzwoni. Ramen mode. Jakbym wiedział, gdzie ze smasherem będę jechał, to może bym się skusił. 7D.
Dziękuję. Widok 10. No to nie. Dobrze, że nie brałem. Jest pytanie, która klatka? Dzień dobry. Jedno. I drugie. Dzięki piękne. Do widzenia. McDonald's M1. Okej. Okay. I volt znowu. Co volt daje? Co, kraszony. Na płaszów. No to by był fajny kursik. Lepszy jak to z M1. Czemu ten volt? Czemu to lepsze zamówienie wpada zawsze o minutę za późno? Nie da się chyba z Ubera anulować zamówienia. Nie kontaktują cię z supportem. No nic, jak ktoś se wziął, to se rób. Frytki belgijskie. Ja tam wolę polskie. Z polskiego ziemniaka. Najlepsze. O, w końcu tego burdlu tu nie ma na środku. Dobre, 32. Tak jest, no. Mamy napój, to mamy resztę. Dzięki. Daje mi, dziękuję. O kurczę, jaka to jest miła obsługa. Musimy pochwalić McDonald's M1. Domska 26. Dobrze. To spoczko. Myślałem, że mnie na hutę wywali. Zaraz się okaże, że prędzej mi się bateria w telefonie i w rowerze skończy niż w tej kamerze. No to znaczy w telefonie się na pewno szybciej skończy. Dobra, dostarczymy to jeszcze z jedno, max 2. A najlepiej jakieś jedno podwójne. Trzeba zabijać do domu. Jeszcze bym co zjadł przed tym lasem. 22. A tu? 26. Czyli tutaj. To 15 minut, 25% baterii. na Uberku. 9 na wolcie. No jeszcze jeden kursik za dwie dyszki i mogę zawijać. No tak 61 to mało na razie. No już za 23. Jedna najważniejsza rzecz. Chociaż już w sumie teraz w tej kamerze to niepotrzebne aż tak. Wymiana baterii. Nie trzeba tego wszystkiego rozkręcać, tego media moda. Z tą kamerę trzeba było z niego wyciągnąć.
odkręcić śrubę, wyciągnąć go. Wyciągnąć baterię, włożyć baterię, założyć tego chuja i dopiero przykręcić. A teraz cyk, podnosisz klapkę, wyciągasz fotel, zamykasz klapkę i gitara się ma. I lecisz dalej. Darek, ja rozumiem długie filmy, ale teraz to już przegięłaś. Skacze ktoś? Jakoś poszło. No i ciul będę butował chyba. No płacić mandaty to wolę. Wolę się przejść. O, tamten też sobie woli na pasach przejść. Tak, dziękuję. No, chwała Ci Panie, Pana Tadeusza. No to pojedziemy od strony tamy. No Uberek jeszcze pada, ale już jest 10 po trzeciej. Pani co, miałem zamówienie i pani Julia P. kazała na recepcji zostawić to. Nie wiem, czy to tutaj. I sobie odbierze. Tylko nie wiem, bo tylko, że to jest czwórka, to jest tylko tu, czy jeszcze są inne budynki? To jest B, nie? Dobra. Na pana Tadeusza, nie na Kuklińskiego. Tadeusza, no. I położę tu, muszę fotkę strzelić tak, żeby bez pani. I super, dziękuję bardzo. Do widzenia. O, się rozleciało. Trzeba będzie znowu taśmować. K4 jajco. Fiacik. Maluszek. No i dobra, tutaj wpadło 17 brutto, więc tam liczmy 14. 84 zł. Nadrobimy wieczorem, bo będę chciał sprawdzić, jak ta kamerka będzie nagrywać. No szkurwa jebana mać, wszędzie coś odpierdają. Chuje szczeli. Siema.